Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Jacek Kurski, dzień dobry. Witam pana, witam I już państwa. Już się pan nasycił brzmieniem tego sformułowania. Jeszcze się nie nasyciłem, gdyby pan mógł jeszcze kilka razy. Tak Eurodeputowany po... Jacek Kurski. Jeszcze raz. Teraz pan. Jeszcze raz. Eurodeputowany, no nie nasyciłem się i nie po to wygrywaliśmy czy braliśmy udział w tych wyborach żeby się nasycać co, czymkolwiek dla siebie wszystko no, dla Polski nic dla siebie na razie się nasycacie się zadowoleniem z wyborczego wyniku tak czy obwieścił komitet polityczny Prawa i Sprawiedliwości naprawdę bez poczucia śmieszności to zrobiliście tutaj popatrzy, akurat znalazłem w samochodzie sondaże z kilka dni przed wyborami. To jest Podkarpacie, to jest Małopolska. Szkoda, że państwo tego nie widzą, ale ja państwu tłumaczę, w Małopolsce miało być 49 do 30 dla Platformy. P Powtórzę, 49 do 30 tak, dla ale, Platformy. Było ale pięcioma... jaki sens jest walczyć z sondażami było, przedwyborczymi było po, wyborach. Po, pięcioma, po wyborach? Było pięcioma punktami po wyborach dla zmagajmy się już tylko Na Podkarpacie z wynikiem, miało być 47 do 38 dla Platformy Ale... było pięcioma dla nas W związku z czym, z punktu widzenia tego Co miało nas spotkać w tych wyborach Czyli knockout, miało być 60 w ogóle do 19 wielkich miastach Jeżeli miał być knockout, PiS miał być starty na pył To wynik uzyskany przez Prawo i Sprawiedliwość Jest bardzo, bardzo przyzwoity I naprawdę bez poczucia śmieszności powie pan, że jak dostaniecie 17% baty od Platformy To jest sukces? Tak, tak, w porównaniu, tak? W porównaniu z tym, że miało być 30% I miało nas nie być A w porównaniu ludzie... z poprzednimi wyborami? Ale... Co wybory, dostajecie coraz większe baterie. No, ale trzeba porównywać, porównywać, proszę pana, to, co miało być. Inny sondaż, ma pan przed sobą, pierwsza strona Gazety Wyborczej miało być 53 do 26, co najlepsze sondaże, jakie PiS uzyskiwał, czyli prawie 30 przepaść. Okazało się, że ona jest prawie o połowę mniejsza. I daje na Jeśli wyborami nadzieje. będzie 60 do 20, a dostajecie 21, to też pan powie, że było świeżo. Musi być jakiś punkt odniesienia. No, tak, tak, Powtarzam, tak. PiS-u po tych wyborach miało nie być. Elektorat Prawa i Sprawiedliwości miał się zacząć rozglądać za jakąś rozsądniejszą alternatywą, a nie za prawem i o, się, o jakiej tym to konieczności odsunięcia osób odpowiedzialnych za sferę komunikacji mówi Zbigniew Ziobro. To tak świetnie. Proszę spytać Zbigniewa Ziobro. On się wyraźnie odnosił do wyników w wielkich miastach. Pytanie A dlaczego dnia... mówi o najgorszej, najbardziej egoistycznej kampanii w historii? Nie mam pojęcia. Przypuszczam, że dlatego, że w innych sondażach, tylko proszę nie przerywać, indywidualnych, tuż przed wyborami ukazało się kilka absurdalnych sondaży, których wiele osób prawa i sprawiedliwości uzyskiwało wyniki większe niż później, niż później realnie. W związku z czym Poczuło się parlamentarzystami europejskimi, tymczasem no, życie zweryfikowało to i parę osób nie weszło. Czyli, Stąd żale. Panie pośle, partyjna Dolczewita, żadnych wniosków, żadnych rozliczeń kampanijnych nie trzeba. Nie, nie Dolce wita, Natomiast y, refleksja, że próbowano nam zabrać y, ten względny sukces i konsolidowanie partii wokół dotychczasowego przywództwa i zapowiedź przyszłych sukcesów, y, wmawianiem nam, że jest jakaś rozpaczliwa klęska wymagająca, wymagająca rozliczeń. Klęska nie, ma... nie ma, są tylko pewne niezgodności między politykami młodego pokolenia które, które zawsze, występują w pisie, Które zawsze były, są i oby nie było, ale pewnie i będą, bo to jest bo to jest, to są a, a polityki. pan polityk no? młodego pokolenia z kim się czuje? Niepogodzony? Ja się z nikim nie czuję niepogodzony w tej kampanii. Współpracowałem z Bielanem i z Kamińskim, z którymi zawsze media próbowały nas skonfliktować. Wszystkie ręce na pokład. Ta współpraca przyniosła niemały efekt. Powtarzam, miał być nokaut, jest przyzwoity wynik Prawa i Sprawiedliwości, dający nadzieję na odbudowanie naszego zaufania w społeczeństwie w przyszłości. Czy Zbigniew Ziobro tłumaczył komitetowi politycznemu, jak mógł się spotykać z Ludwikiem Dornem? Wytłumaczył i było to bardzo wiarygodne i rozsądne. Wie pan, że to jest ten sam Ludwik Dorn, który mówi, że Kaczyński się w partii Terror. Ale ten i sam, wszyscy przed nim drżają. Ten sam Dorn, który w nadziei niektórych osób czy środowisk miał być bronią przeciwko Ziobrze i Kaczyńskiemu przed Komisją do Spraw Nacisków. Tymczasem okazało się, że Dorn nie będzie, nie będzie żywą torpedą różnych ludzi, którzy byli w rządzie pis a potem z niego wyszli. I za to Ziobro chciał podziękować Dornowi o i wszystko. No. A pan uważa, że porządnemu, świadomemu i odpowiedzialnemu pisowcowi wypada się spotykać z Dornem? I jest z nim sushi? Tak jak to zrobił Zbigniew Ziobro? Zależy w jakiej sprawie. No jeżeli w sprawie takiej, żeby nie dawać się wykorzystywać w prowokacjach przeciwko prawu i sprawiedliwości, to jest to, jest to jak najbardziej dopuszczalne. Ziobro z Dornem nie zawiążą spisku. A czy niech pan pyta Dorna, niech pan pyta Ziobrę. ja mogę, pańską ocenę ja mogę ręczyć, analityka polskiej sceny ja politycznej. Ja mogę ręczyć za Zbigniewa Ziobrę. Oczywiście, że nie. Oczywiście, nie że będzie nie, Brutusem. To jest to człowiek najbardziej lojalny wobec Jarosława i Lecha Kaczyńskich, w związku z czym te pytania są całkowicie nieuprawnione. A widzi go pan w roli przyszłego lidera PiSu za jakąś tam przeszkodę. podległą? Czemu pan jącz? No, Prawo i Sprawiedliwość jest ufundowane na charyzmie i projekcie politycznym Jarosława Kaczyńskiego. Wszyscy to uznają. Tak będzie jeszcze przez e, ładnych 100, parę lat. W związku z czym... Pytania, lat. W związku z czym pytania o, o tego są po prostu nieuprawnione. Są a... klasycznym jątrzeniem, ale rozumiem, są rozumiem pana. Myśleniem i... przyszłościowym, futurystyką. Wybaczam panu. Dziękuję Wybaczam. bardzo. Są futurystyką, Wybieganie w przyszłość. Ja jestem polityk, politykiem realnym, a nie, a nie futurystą. No to jako polityk realny proszę powiedzieć, kto zostanie liderem PiSu w Parlamencie Europejskim? Ryszard Legutko. Dlaczego nie zbitnieł Ziobro? A dlaczego nie Ryszard Legutko? No, no te, te, te Ziobro, sprawy, Ziobro miał dobry wynik wyborczy. lepsze od sprawy, to Może promieniony tą chwałą powinien powalczyć o coś. Te sprawy zostały ustalone przed wyborami. Profesor tak Legutko, będzie. wybitny filozof opozycji międzynarodowej, człowiek, który, który jest w obecnej myśli filozoficznej w Europie rozpoznawalny za granicą, jest bardzo dobrym kandydatem. Pytanie, czy nie, frakcją nie. trzeba filozofów czy polityków? Wielkie, aha, pan o futurologii czy futurystyce coś mówił i nagle panu się coś innego na F a, nie podoba. To kto no to będzie zdecyduje. A kto będzie liderem frakcji konserwatywnej? Całej frakcji? Na pewno Brytyjczyk. Nie, nie Polak? No przecież Brytyjczyków jest więcej w związku z czym trzeba uznawać. Słyszeliśmy przed wyborami, że Michał Kamiński ma dostać to stanowisko. Nie no, nie ma jeszcze rozstrzygnięcia, ale przepuszczam. No mówię to na własną odpowiedzialność, nie mam partii, że to będzie raczej Brytyjczyk. Platforma walczy o szefa Parlamentu, o Szefów Komisji, a wy o co powalczycie? My jesteśmy partią, która chce jak najwięcej w Europie, w związku z czym będziemy wspierać platformę w. Ja wiem, no, ale o co PiS będzie walczył? Przecież jesteście poważną partią z wielkim sukcesem. Będziemy wywalczyć walczyć o utrzymanie na przykład dotychczasowych priorytetów budżetowych, dwa główne priorytety Unii Europejskiej. Ale nie pytam o jakie stanowiska na razie, o priorytetach budżetowych Ale niech jeszcze niech przyjdzie pan, czas. Niech nie mnie pan o stanowiska nie pyta. No przecież o, to jest właśnie styl, styl dziennikarski, stanowiska, stanowiska. Dla Polski ważne jest to, żeby utrzymać na przykład dotychczasowe pieniądze na, na dopłaty bezpośrednie. I, tak, w, ramach wiecie, tych, i w, w ramach tych dopłat. I ciekawe, jestem, jak z konserwatystami, którzy są a się, przeciwnikami dopłat a się, bezpośrednich, a się, będziecie bo robić. W odróżnieniu od IPP nie musimy głosować przeciwko Polsce. Jeżeli się z czymś nie zgadzamy, bo w obronie interesów narodowych w, w, w ramach y, europejskich konserwatystów można głosować inaczej niż inni. A, nie wie ma pan, przymusu. a wie pan, że będzie pan teraz w jednej, w jednej frakcji z partią, w jednej frakcji z partią która, która deklaruje, że jak dojdzie do władzy, to przerwie zmowę milczenia wobec przybyszów z kosmosu? Nie wiem, nie wiem. David o tym, co... Cameron, czyli lider brytyjskich nie co... konserwatystów, niedawno to powiedział. Co pan tam wygrzebał? Natomiast, jeśli chodzi o priorytety, utrzymanie, do podbietu, o utrzymanie dotychczasowych pieniędzy na pomoc strukturalną fundusz spójności, solidarność energetyczna, i dalej, To wszystko, co może oznaczać więcej pieniędzy i więcej szans, szans dla Polski. Derogacja pewnych przepisów unijnych, które nam dzisiaj utrudniają Panie budowanie pośle, dróg Nie, 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 derogacja? Czyli uchylenie niektórych nie, 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 później zrobiła obostrzenia że, że... środowiskowe, a my jesteśmy przy tym zasadniczym skokiem technologicznym, a już nie polegamy. A, a pan uważa, że Europa ukrywa rzeczywiście kosmitów? Ale o co... Czemu pan mi zawraca głowę, panie profesorze? Nie znam cytatów, nie znam faktów, pan mnie pyta o kosmitów. No. To należy poznać, zanim się wyjdzie z nimi do pracy. Jacek Kurski, dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie miłego dnia.